5, 4, 3, 2, 1, 0. Otworzenia sprzętu. Sprzęt, który kupiłem. Mikrofon. Otworzyć. Zero. Świeżo kupiony. 150 zł niecały. Z dostawa. To jest mikrofon do komputerów. To jest model MKIT 700 Pro. Ostatnio, kiedy używałem mikrofonu do komputera, to jeszcze lata 90, początki lat 2000, taki, żeby kupić, który się podpina. One były takie białe, zwykłe. Choćby gałąź biała, mała. Teraz mogłem sobie kupić jeszcze jeden mikrofon. Może mi się przydać do komputera. Tutaj widzimy, w tym to było. No odwrót otworzyłem paczkę, ale to nic. Sam nie wiem, co tutaj się może znajdować. Widzimy, jest mikrofon. Otworzymy go. Tak wygląda. Pachnie nowością to wszystko. Tutaj chyba do tego trzeba będzie przemawiać. Jest instrukcja obsługi, jak to wszystko będzie miało wyglądać. Może się przyda, może nie. Kabel. To nawet nie wiem, co to jest na chwilę obecną. Na tym chyba się montuje mikrofon. Zaraz sprawdzimy. Tutaj mamy też na razie, co to jest, i jakaś podstawka. Dobra, teraz będę przystępował do montażu. Tu jeszcze coś jest. Zobaczymy, co i czy uda się z tego zmontować. Tak, postanowiłem nie montować tego całego stelażu na to. Nie to, żeby to było jakieś trudne, tylko że po prostu nie jest mi to potrzebne, bo i tak nie będę miał go gdzie tutaj postawić. Podpiąłem po prostu mikrofon pod USB. No i działa. Działa wszystko należycie. Dźwięk jest bardzo fajny. Zaraz zademonstruję. Włączam nagrywanie. Teraz się nagrywam, test nagrywania. Przemawiam do mikrofonu. Teraz pokażę, jak to się nagrało. Przewinę trochę z powrotem. Test nagrywania. Teraz się nagrywam, test nagrywania. Przemawiam do mikrofonu. Także nie jestem jakimś znawcą dźwięku w ogóle, chociaż trochę się znam na dźwięku, ale nie jestem jakimś wybitnym fanem, jednak za tą cenę taki mikrofon, taką jakość, jaką daje tutaj nagrywania, to naprawdę mogę polecić ten mikrofon. 140 zł, nawet nie wiem, jak nagrywają mikrofony za 600 zł, bo to już chyba, tu chyba chodzi o jakieś mikroszumy może, nie wiem. Ale dla takiego jakiegoś prostego laika jak ja, to jest naprawdę bardzo fajny mikrofon. I na pewno mi się przyda, bo nieraz sobie coś tam może na YouTube'a wrzucę. Także polecam.